Sposób do odniesienia sukcesu w marketingu polega na robieniu tego, co robisz tak dobrze, aby ludzie nie mogli się oprzeć, żeby nie opowiadać o tobie innym. Walt Disney. Wszystkie frustracje i problemy wewnętrzne, których doświadczasz właśnie dzisiaj w swojej firmie, w swoim biznesie, wynikają z tego, że nie masz dobrego systemu marketingowego, który jest samowystarczający i automatycznie napędza zainteresowanych ludzi do twojego lejka, do twojego biznesu, zainteresowanych właśnie twoim produktem i usługą, z którymi możesz zrobić deal, czyli wymienić pieniądze na to, co sprzedajesz lub na to, co zapewniasz. I ty musisz stać się taką osobą, do której oni przyjdą w pierwszej chwili, kiedy będą potrzebować tego rozwiązania. Bo widzisz, kluczowe tutaj jest pytanie, dlaczego ja jako klient powinienem wybrać właśnie ciebie, a nie każdego innego dostawcę tego samego produktu lub usługi, którą ty oferujesz. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacki. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić ulubioną kawę? Ja lubię zmrożone jedzenie i koniecznie subskrybujcie. Istnieją trzy takie pytania, które pomogą rozwinąć właśnie to USP, czyli unikatową propozycję sprzedaży. Co konkretnie robisz? Co naprawdę różni ciebie od konkurencji? Jakie korzyści przyniesiesz swojemu rynkowi docelowemu? I czy możesz stworzyć niszę na swoim rynku docelowym w sposób taki, jak inny tego jeszcze nie zrobił i nie może zrobić. Także poświęć trochę czasu na stworzenie własnego USP, bo to jest jedna z najlepszych, tak zwanych powiem, broni marketingowych, jakie możesz w ogóle mieć dla swojego biznesu, produktów czy firmy. Hej, to naprawdę świetnie, że jesteś tutaj dzisiaj i oglądasz razem ze mną to wideo. Robimy bardzo fajne community tutaj na kanale, fajną społeczność. Jeśli chcesz otrzymywać, dostawać ode mnie więcej takich filmów w tygodniu, to pamiętaj, że jeśli kanał będzie większy, to ja mogę właśnie więcej takich filmów tworzyć, więc daj like, subskrybuj kanał, udostępnij u siebie na social mediach, bo ja dzięki temu mogę zatrudnić dodatkowo osoby do pomocy przy filmach, czy edytowanie, tworzenie pomysłów, skryptów, bądź rozprzestrzenianie tych wideo. Także fajnie, że jesteś tutaj razem dzisiaj. Pomóż rozwijać kanał, a wracajmy teraz do odcinka. Istnieje kilka takich błędów, których musisz się wystrzegać. Nie możesz ich popełniać. Najczęściej to, co obserwuję u innych, czy w innych firmach, które przychodzą nas na audyt, czy takie, które zaczynamy prowadzić, to jest marketing był kierowany do niewłaściwych ludzi. Błąd drugi to jest mówienie niewłaściwych rzeczy. Trójka, proszenie o zrobienie złych rzeczy twoich przyszłych klientów. Czwórka, myślenie, że możesz reklamować się wszędzie. Piątka to jest brak systemu marketingowego. Szóstka to jest pogoń za klientami. Siódemka, sądzisz, że masz budżet reklamowy Coca-Coli, a nie masz. Ścigasz się z innymi firmami niską ceną. I brak dalszych działań, czyli brak follow-upów. Widzisz, w większości przypadków większość reklam nie jest skierowana do jednej osoby. Zamiast tego jest skierowana do każdego. Bo kiedy ty skupisz się na konkretnej osobie, na konkretnej jednej personie, to możesz dokładnie określić, co motywuje tą osobę. Możesz dostosować swoją ofertę, przekaz w sposób, który idealnie odpowiada pragnieniom, możliwościom spełnienia tych pragnień czy rozwiązaniu błędów. I to pozwala w efekcie dalej tworzyć mega głęboki przekaz, który rozmawia w języku twojej persony, rynku docelowego. Mówisz o ich nadziei, marzeniach, o lękach i o bólu. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unique SEO? Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unique SEO jest w stanie regularnie dowozić tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na uniqueseo.pl i wypełnij formularz. Jeśli chcesz stworzyć taki samonapędzający się dobry system marketingowy, to musi on być stworzony, musi się skupiać na trzech kluczowych obszarach. Po pierwsze, to jest generowanie leadów, czyli ty ciągle pozyskujesz osoby do swojej firmy. Drugi punkt to jest konwersja, bo pozyskałeś już te leady, ale jak najwięcej z nich musi zostać przekształconych na płacących klientów. I trzeci etap, trzeci rodzaj lejka, to jest utrzymanie i polecanie, czyli retention i dalsza afiliacja czy referale. Jest taka historia, którą już kiedyś często opowiadałem. To jest seminarium albo Gary'ego Halberta, albo Dana Kennedy'ego. Nie pamiętam, ale który z nich zapytał kiedyś grupę osób, które właśnie były na tym seminarium. Wyobraź sobie, że otwierasz stoisko
z hot dogami i czego najbardziej potrzebujesz, żeby odnieść sukces. I odpowiedzi są różne, naprawdę. Tajny sos, świetna lokalizacja, wysokiej jakości mięso i osoby cały czas się produkują, mówią o różnych rzeczach. Ale to, co jest najważniejsze, to jest, uwaga, głodny tłum. Czyli twoim zadaniem jest znaleźć ten głodny tłum, który nie może żyć bez tego rozwiązania, produktu czy usługi, którą ty masz do zaoferowania. Widzisz, jeśli chodzi o kierowanie tak, aby znaleźć tych dobrych, potencjalnych klientów dla swojej firmy, do których możesz dotrzeć niedrogo, którzy są dodatkowo jeszcze skłonni płacić i kupować częściej, wracać jako lojalny klient, to właśnie musisz mieć stworzony ten system marketingowy, o którym rozmawiamy i te trzy rodzaje lejków, które przed chwilą wymieniłem. Takie tipy, jak to możesz zrobić. Po pierwsze, to jest twoje przesłanie, messaging czy język, w którym mówisz i o czym mówisz. Musisz być właśnie naprawdę przekonujący. Najlepiej, jeśli stworzysz research takiej persony, żeby mówić o ich bólach i rozwiązywać pragnienia. Następnie rynek. Bo twój marketing musi rezonować z tym rynkiem i ty musisz docierać właśnie do osób o takim największym prawdopodobieństwie, które od ciebie właśnie kupią. I media, czyli media buying. Musisz używać po prostu tych platform, miejsc, w których jest najwięcej osób, które odbierają pozytywnie twój komunikat i w efekcie mogą ciebie kupić. Czyli na przykład nie reklamuje się e-commerce'ów na LinkedInie, bo to nie jest odpowiednia platforma. I aby określić perfekcyjnie psychografię twoich odbiorców, musisz zadać sobie takie pytanie. Co sprawia, że nie śpią w nocy, patrzą w sufit i nie mogą zasnąć w związku z twoim produktem albo usługą? Jaki jest ich ten największy problem, który masz rozwiązać? Czym są sfrustrowani? Jaki jest największy problem, jaki możesz dla nich rozwiązać? Czego w tajemnicy prywatnie pragną najbardziej? Także to są rzeczy, które powiesz swojemu rynkowi i które ich w danym momencie odnośnie tego problemu obchodzą najbardziej. Dlaczego nie mogą w nocy spokojnie spać? I ten sam przekaz marketingowy to jest sposób po prostu, żeby zwięźle powiedzieć właściwemu rynkowi czy tym właściwym odbiorcom, o to mi chodzi i o to, dlaczego powinieneś wybrać właśnie mnie. I na koniec jeszcze chcę dodać trochę o lead magnetach, bo widzę często, że są źle stosowane, ale lead magnet to jest coś takiego, co dajesz za darmo i budujesz więź, budujesz ekspertyzę i zaufanie do swojej firmy. I po pierwsze pamiętaj właśnie, że twój lead magnet ma takie cztery główne zadania. Generować i zwiększać reakcję na reklamę, ugruntować i wzmocnić niezadowolenie tego potencjalnego klienta z obecnych okoliczności, obecnych jego problemów i jak ty możesz je rozwiązać. Po trzecie, ustalasz zarówno siebie jako specjalisty, jak i budujesz empatię. I po czwarte, pozycjonujesz się tak, żeby potencjalny klient był predysponowany już do przychylnego przyjęcia właśnie twojego produktu. Dzięki za dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Pamiętaj o sub, like, comment, subskrybie i co tam jeszcze. Pozdro.